Yo, z tej strony Burigie, witam w grze League of Legends. No i ponownie Aram, tak. Chyba z czwarty raz, jak nie trzeba. No czwarty dokładnie. I tym razem trafił mi się Lee Sin. Ostatnio słabo nim grałem, znaczy grałem normalnie, nie jestem mistrzem Lee Sina. Ale zobaczymy jak pójdzie na ramię, może będzie lepiej. Sądzę, że go zbuduję tak full AP, więc może na start tłuczek. Tak, to będzie niegłupi pomysł. I miksturka. Lee Sina chyba tylko pod AP można, a pod AD można zbudować. Chyba tak, jeden skill tylko pod AP, się i to tarcza, to raczej bez sensu by było robić go pod AP. Dobra. Przestańcie pingować, debile. Kurwa, potrafić, pomagę uciec, trafia wszystkich, kopniak. No ulti tu się tak słabo przydaje w sumie. Zobaczymy jak to będzie. Czy jak ten trafię, to widzę go? Okej, dostała. Soraka. Panie, bo Lee Sin nie ma many, więc można po prostu skillę castować. Ogranicza mnie tylko i wyłącznie cooldown. Zmniejszenie cooldownu równa się dużo większe obrażenia. Oczywiście w sekundzie. Tak zwany damage per second, DPS. Ach, prawie. Na początku grał dość pasywnie, znaczy pasywnie, będę starał się defensywnie grać. Czyli na odległość tą kuleczkę rzucać. Bo na razie jestem zbyt słaby, żeby wbić się. Wiem, że Lee Sinem można wbić się, a potem uciec szybko. Aha, to mogę tak w ten sposób pójść, jest fajnie. Dopiero się dowiedziałem. Tak, Lee Sin jest fajnym czempionem. Tylko jeszcze nie ogarniam go. Nie! Trochę zepsnęliśmy do defensywy, to zawsze plus. Ach, już myślałem, że Janna ją zabije. Janna ma kurkę zwycięska, Janna. Dwóch awków mają, to fajnie. Znaczy, na pewno oni się z tego powodu nie cieszą. Ach, kurczę, zapomniałem o smart castach. Maksuję Q, bo to jest na razie skill mój, który zadaje najwięcej obrażeń. I też ma największy zasięg, co na ramię jest ważne. Ach, było blisko. Janna jaki kozak. Janna chyba się doczyta. Nie jestem pewien. Ale jest już 4 W5. Nie, już nad 5 W5. No. Już nas już nie żyje. Jakie niezłe wyjście smoka zrobili. Ach, klon. Oj, byłem bliski zgona. Nie widziałem się w tej bitwie. Dobra, uderzyłem ją. Nie chcę zginąć. Mamy Jinx, tego nowego czempiona. Fajny, powiem wam, czempion, tylko ja nie gram dziewczynami, jakoś się nie odnajduję w tym. Potrzebowałbym heala, bo inaczej zginę szybko.
dostał. Tak, to jest niegłupio, my teraz się trochę do obrony wycofać, bo zaczniemy dostać w pierdziel. Dobra, czas teraz się rzucić na wrogów. Ach, kurczę, już chciałem uciekać, dobra. Nie wyszło, tasak kupię. I to wszystko, podkuch nie będę brał. Na tym już etapie gry się nie przydadzą. Mam trochę mniejszy czas odnowienia, bo 10% krócej i czekam na skilla i trochę więcej AD. I życia chyba też w sumie. Dobrze to Jinx zrobiła. Starała go jak najdłużej trzymać się pod taretem. Kogo tutaj walczyć z kim? Wypadł stąd. Fiora spadła z mojej ręki, bardzo fajnie. Ach, kurczę, już miałem bić. A. W ostatniej rundzie mi super szło Wukongiem, szkoda, że zaraz go nie dostałem. Nie obraziłbym się za taką opatrzność losu. Okej, idzie nieźle, ulti poszło. Czy Inks? Ach, pięknie, trafiłem ją. Nie wiedziałem, że mają na strzałasz. Już taki hity wale z tego. Znaczy na strzała, to wiecie, jaki sposób na strzała, już że tyle życia mogę walczyć. To nie mają Hermendigera? Na tym zauważyłem, że jest taki champion w tej rundzie. Ale rzeczywiście tam chodzi. Dopiero po wieżyczce zauważyłem, że jego obecność, bo to jest takie typowe dla niej dostawianie wieżyczek, znak rozpoznawczy. Ojojojoj, to nie miało tak wyglądać. Ach. Dobra, buty może jakieś kupię. Oni mają 2 AP, 3 HP i 2 AD. To w tym wypadku chyba jednak staram się o pancerz. I teraz na moim pomysłem to jest złożenie lodowego młota. Jestem 2-2, więc ani źle, ani dobrze. A tak mniej więcej. Fajnie, że mamy Jinx, bo ona tutaj będzie dobrym czempionem. Ma takie skille, które akurat jadą po prostu i mocno. Oczywiście z silnym AD carry. O, niedobrze. Źle to Janna zrobiła tak podchodząc. No i straciliśmy naszego najsilniejszego gracza, świetnie. Okej, ile będę już w Jusku? 170 plus... kolejne 100... Nie, właściwie to... 230 plus 230. To nieźle. A, to mi się udało w końcu. Wejść i uciec. Fuck, mam nadzieję, że ta Jinx szybko wróci, bo to będzie przegrana runda bez niej. Ojojoj. Trupy!
Teraz jakoś bym Wukonga zabił, ale trochę będzie trudno. Ach, udało się. No poszło nieźle. Nie spodziewałem się takiego pozytywnego obrotu spraw. Ale tutaj widzę, że Lee Sin umie coś zrobić jednak. Nawet ja umiem coś Lee Sina zrobić, to jest jeszcze kolejny większy pozytyw. Ale nadal nie ma Jinx. I to mnie martwi bardzo. Bo bez niej będzie naprawdę ciężko. O, niechcąco, ale no dobra, sobie dobrze. Nie będą mogli oni wziąć przynajmniej przeciwnicy. Mamy Nasusa. Nasus może wziąć na ulti duże obrażenia i naprawdę tutaj namieszać. Ale się wbija niepotrzebnie. Ach, słabiutko to zrobiłem. Przeciwnik pokonany. No ale cóż, może jednak AD, poczekam na kill-off. Ale naprawdę, bez Jinx będzie ciężko. Wracaj, laska. O, dostajemy w pierdziel. Dajmy, kurczę. Fiora nie żyje. O, ja też nie żyję. A zdążyłem ją zabić. Nie patrzyłem na siebie, a na przeciwnika. Niedobrze. Niechcąco zksułem mojemu teamowi, ale no cóż. Dobra, udaje mi się zabić? Uda mi się. No powiedzcie, że się uda. Dobra. Póki co radzimy sobie 4 versus 5, ale to nadal nie jest to, co... To tak, jak to powinno wyglądać. Janna, nie zgin. Świetnie. No i Kha'Zix. Asfidowany Kha'Zix to jest siła. O, i wróciła Jinx, super. Wszystko idzie, zaczyna iść po naszej myśli. Dobra, pomóc szybko teamowi muszę. Okej, okay, wbiłem, zabiłem. Przeciwnik pokonany. Udało ci się zabić wroga. Okej, okay, to było głupie. Nasus, lecz się. Nie chcesz? Dobra, to ja się uleczę. Jinx jest, świetnie. To są obrażenia AD carry tego. Okej, okay, udało się zabić kolejnego, nad dwóch. Nieźle. Okej, okay, okej, okay, zabiję go. Czy on nie? On nie, ale Jinx zabije, fajnie. I lodowy mod dla mnie. Jak tam stoję ze statystykami? No, Jinx jest najlepsza, definitywnie. Dobry champion ogólnie. Zrobili fajnego championa w końcu, tylko szkoda, że laskę, bo na przykład jak zrobili tego Luciana, tego kleryka broni, to to nie był jakiś, nie jest jakiś super champion. Taki średniawy moim zdaniem. Może jednak Infinity? Fuu, moc trójcy. No spróbujmy. Nie wiem, czy powinienem, ale niech będzie. Infinity to jest bardzo taki... Dobry do wszystkiego w sumie. Jak Infinity, trójca, Trinity. Ach, blisko byłem trafić Heimendigera.
Nie wiem, jaki Nasus miał plan, ale chyba nie był najlepszy. A, z tego wyjdę. I znowu. Poszło to nieźle. Czas trochę zregenerować energii. Janna ma ulti, to można startować, jakby co. O, Soraka też miała ulti. Okej, idzie całkiem nieźle w sumie. Daim, co ja robię? Nie widzę nic. Nic nie widziałem. Niech będzie to i to. Janna, ty możesz teraz ich powybijać, bo ty jesteś silna. A oni tak bardzo silni nie są. Ten Heimerdinger widzę coś tutaj robi jednak. Heimerdinger, nie Heimerdinger. No i oj, oj, koniec. Szkoda. To Janna chyba trochę zbyt silna się czuje. To taka zbyt duża pewność siebie nie zawsze jest plusem. Dobra, powiem Żydce. Ech. Ech, kurczę, nie uciekniesz mi, tamie. Jesteś mój. No ech, ich zabrali. No dobra, niech będzie. Gorąco, że to wygrywamy i chyba nawet wygramy teraz. Dobra. Teraz, żeby tego nie przegrać, trzeba być dość ostrożnym. Zostaw mi to, proszę. Bez sensu jesteś, Jinx, wiesz? Miałeś full HP. Okej, idzie nieźle. Okej, jest heal. Okej, kogoś zabiłem. Nie, nie zabiłem, ale osłabiłem grunt, żeby tam powybijali ich już oni. Może niech będzie to. I zaraz po tym niech idzie to. Świetnie. Chyba będzie jednak to wygrany. Aram i bardzo dobrze, ostatnio chyba na dwa wygrałem, więc jest się czym chwalić. Oczywiście to są normalne, to nie ma żadnych żadnej wagi, jeśli chodzi o punkty ligowe, ale jednak jest. Jakieś zwycięstwo zawsze cieszy. No i to chyba będzie dobre. Okej, Nasus i tak nic nie zrobił w tej grze, więc nie daje im nawet hajsu, więc mogą go zabijać. A on ich tutaj zbiera na siebie.
Okej, okay, jakbym kogoś w końcu zabił chętnie. I chyba kogoś mi się udało zabić, bo coś tam wspominał lektor. I chyba to będzie koniec gry. GG, people. Dobra, no to dziękuję za ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!